Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Z tej strony oczywiście Liberewe 80. Przed nami kolejny odcinek serii FIFA 17 Ultimate Team. Mała zmiana w składzie. Jak widzicie, za Ben Yedera jest Niang. Tym składem rozegrałem jeden turniej kwalifikacyjny. Niestety nie udało mi się awansować. Przegrałem w finale dosyć gładko, chyba z 5-0 nawet, a pozostałe mecze do finału naprawdę łatwo i przyjemnie mi się wygrywało, także tym składem gra się naprawdę dobrze. Rozpoczynamy sezon w czwartej lidze. Mam nadzieję, że szybko awansujemy z powrotem do ligi trzeciej. Także ja zapraszam Was do oglądania. Będą cztery mecze, skróty cztery mecze, naprawdę telegraficzny skrót. Zapraszam. Skład przeciwnika znaleziony, pierwszy mecz przed nami. Końcówka drugiej połowy, pierwszej połowy, przepraszam. Rzut karny. Tak naprawdę mecz pełen kopaniny, pełen gry w środku pola. Za bardzo piłki nie miałem przy nodze w pierwszej połowie, bodajże 36%. Ogólnie chyba w meczu z 40 będzie, może 40 kilka, także... przeciwnik klepał w obronie, w pomocy, starał się rozklepać naszą drużynę. Sytuacji bardzo mało, bardzo brzydki mecz, ale dla przeciwnika skuteczny. Pierwszy mecz w tym odcinku, jak i w czwartej lidze. Przegrany, mamy 0 punktów, ale jeszcze meczy dosyć sporo. Także drugi przeciwnik przed nami. Przeciwnik nam się prezentuje, fajna drużyna z ligi włoskiej, ale my jesteśmy w natarciu, pięknie Niang tutaj z całej pety przysadził Reina na posterunku i Pogba po prostu, słuchajcie, to tak ma właśnie wyglądać, on ma mi wchodzić w pole karne i z całej petardy strzelać bramki. Zatrzymamy się teraz na chwileczkę, zobaczcie co robi nasz prawy obrońca Valencia, no zbiega oczywiście do środka, no przecież ja o tym mówiłem, że wszelkie zło w tej grze rozpoczyna się od środkowych obrońców, no po co on tam pobiegł? On ma zostawać z tyłu i pilnować pozycji, no co to w ogóle jest, że boczny obrońca zbiega do środka? No i kolejny karny. Mówię kolejny, bo przecież karnych już miałem kilka w tej serii, także no tak naprawdę bez niczego, no Kajehon po prostu odbił się od naszego zawodnika. 48 minuta, Baka, strzał wyczułem, ale niestety po rękach naszego bramkarza wpada do siatki Griezmann. No i zobaczcie tą sytuację, nie było faulu na Griezmannie. A też został po prostu no co najmniej poturbowany. No i tutaj błąd naszej obrony. Starałem się coś zrobić, ale niestety. Griezmann znowu przy piłce. No i przewrotka Pogby, ale niestety w ręce Reiny. No i Griezmann znowu przy piłce. No niestety na prawą nogę, ale taki zawodnik choćby z prawej powinien kończyć. No, zawodnik za 1000 czy tam 700 końców kończy taką piłkę. No niestety. No i zobaczcie teraz. Imbula przy piłce. Zobaczcie, wylew obrońcy przeciwnika. Cyk, schodzi nam z drogi. Następny przeciwnik. Cyk, schodzi nam z drogi elegancko i gracz za 450 końców. Tak właśnie Griezmann ma kończyć. Przecież Imbula również jest graczem lewonocznym i strzelił ze słabszej nogi. No ja tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. Dlaczego tak właśnie się dzieje? Przegrywamy drugi mecz, ale słuchajcie, nie poddajemy się. Najlepsze jest teraz przed nami. Rozpoczynamy, myślę, że marsz w górę. Zdobywanie punktów. Oglądamy dalej. Trzeci przeciwnik nam się prezentuje. Potężny atak z Ibrahimowiczem na czele.
ale my również mamy bardzo dobrych zawodników, Griezmann, i biegniesz, ile sił w nogach, i z pety strzelasz. I o to właśnie chodzi. Tak masz właśnie kończyć akcję. Druga sytuacja i pięknie, Niang. I mamy 2-0. Mamy 2-0. Mecz się bardzo dobrze rozpoczął dla nas. I biegniemy Griezmannem. Ale niestety przeciwnik postanowił nie grać już z nami. 3 punkty w tym momencie lądują na naszym koncie. Ogromna przewaga. Słuchajcie, ja nie jestem w stanie pojąć również, jak to jest możliwe. Dlaczego jest taka dysproporcja w tych ligach? Dochodziły mnie słuchy i w FIFA 16 i w tej również, że ligi to jest po prostu bzdura. Po prostu dostajemy zawodnika, dostajemy przeciwnika jakiegoś z góry określonego przez algorytm gry bez względu na ligi. Bez względu na ligi. Ligi to po prostu jest jedna wielka ściema. 4. przeciwnik w tym odcinku. Również fajna drużyna z Ligi Włoskiej, ale Pogba przy piłce. No i schodzi na lewą nogę. Boże, drogi wszechmogący, ale zatrzymajmy się teraz. Zobaczmy, co robi przeciwnik, który jest przed Griezmannem. No co właśnie, no co będzie bronił przecież. No i słuchajcie, teraz jest hardcore. Przypatrzcie się. Reed, nasz środkowy obrońca, jest w tym miejscu. Tutaj jest Valencia, kolejny nasz obrońca. No i teraz zobaczcie formację moich obrońców. Chyba w poziomie, ja nie wiem, o co tutaj w ogóle chodzi. Tutaj ani nie ma kontrataku, niczego, po prostu przeciwnik zaczął klepać. I co to w ogóle jest? Jak oni są w ogóle ustawieni? No przecież to się po prostu w głowie nie mieści. I to się, słuchajcie, dzieje automatycznie. Tutaj całe szczęście, że Imbula wsparł naszych obrońców. I kolejny rzut karny, bardzo podobny jak w poprzednim odcinku, w poprzednim meczu. Bardzo podobny, no tutaj bardziej natarł nasz po prostu zawodnik. Postaramy się obronić ten rzut karny. Patrzymy, co robi przeciwnik. Słaby strzał, pięknie po ziemi Begowicz. I bronimy. Dobrze, Pogba. Aj, brawo! No Niang, pięknie z całej petardy. I prowadzimy 1-0. Dobrze, dobrze Imbula, no cudowne uderzenie, lewa noga, lewonożny zawodnik. Griezmann może się w niektórych sytuacjach uczyć od Imbuli strzałów, no co oni tutaj wyprawiają w tej obronie, ale koniec końców wygrywamy, mamy 6 punktów, 2 porażki, 2 zwycięstwa. W tym odcinku myślę, że odcinek mógł się podobać, troszeczkę analizy, troszeczkę... po prostu nerwów, ale koniec końców zgarniamy 6 punktów w tym odcinku i naprawdę może nasza przygoda w czwartej lidze zakończy się w tym sezonie. Taką mam po prostu nadzieję. Ja dziękuję Wam za oglądanie, było mi bardzo miło. Cieszę się, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy. Link w opisie do Squad Buildera, naszej nowej drużyny oczywiście znajdziecie w opisie. Zaglądnijcie do Facebooka oraz Twittera. Zapraszam na następne odcinki. Pozdrawiam, cześć!